Frekwencja na dorocznym zebraniu podsumowującym działalność rejonowego oddziału Związku Emerytów i Rencistów znów była spora. Świadczy to niewątpliwie o tym, że osoby w jesieni życia interesują się działalnością organizacji, do której należą. W tej chwili nas jest około 1000 członków, a więc to mniej więcej tak się waha. Ile przyjmujemy, mniej więcej tyle skreślamy. W ubiegłym roku żeśmy przyjęli 97 nowych członków, a skreśliliśmy 125. Zorganizowanych zostało 14 w sumie różnych imprez, począwszy od imprez, spotkań i wycieczek. I muszę powiedzieć, że wszystkie te organizowane imprezy spotkały się z dużym zainteresowaniem naszych członków. Jak zawsze zaczynaliśmy od Dnia Babci i Dziadka, bo to w miesiącu styczniu, później poprzez Dzień Kobiet, piknik nad Wartą, wyjazdy do Uniejowa i wycieczki krajowe i zagraniczne. Spośród wycieczek krajowych dużym zainteresowaniem cieszyła się wycieczka Zamość-Lublin. Wieluński emeryt, przynajmniej ten należący do organizacji, to emeryt aktywny, który nie siedzi w domu, ale często korzysta z dobrodziejstwa, jakie niesie ze sobą przynależność do związku. Emeryci znowu trochę pojeździli, nie tylko po kraju, byli również za granicą. Gdzie? Przekonajmy się. Tym razem była to Bośnia-Hercegowina, coś nowego. Przeważnie jeździ się na południe do Chorwacji i dalej jeszcze na południe, natomiast Bośnia i Hercegowina, niech wszyscy wiedzą, ma tam kawałek tego wybrzeża, w sumie ze 20 kilometrów i bardzo urocza miejscowość Neumy. Dobry hotel na samej górze z dwoma basenami, jeden wewnętrzny, drugi na dachu, a na dole, bo to na wzgórzu, morze, do którego nawet emeryci nie musieli schodzić, bo podwoził bus na dół i do góry. W planach na 2017 rok też są wycieczki. Mamy bardzo ciekawą wycieczkę w lipcu, Wałbrzych, okolica, więc Książ, w Walimiu podziemia, Złoty Stok, kopalnia złota, jest taka ciekawa Jaworzyna Śląska, gdzie jest Muzeum Parowozów Starych, a więc również takie duże zainteresowanie, że dwa autokary musieliśmy zorganizować, tydzień po tygodniu będzie się tak te wyjazdy odbywały. A zagranica, no to tym razem jest to Skandynawia. Ale to jest krótki wyjazd, taki trochę łączony, bo jeden dzień to jest Szczecin, zwiedzanie Szczecina, na drugi dzień przejazd do Rostocku, do portu, tam promem do Gelsenwan w Danii, zwiedzanie Kopenhagi, no i co najbardziej atrakcyjne, to przejazd mostem do Szwecji. Malmę, Karskrona, no i później powrót na noc promem do Gdyni. Jako że Czesław Chudy jest nie tylko przewodniczącym rejonowego oddziału emerytów, ale też szefem Miejskiej Rady Seniorów, zapytaliśmy, co słychać w tej organizacji. W minionym roku, jak wiadomo, Miejska Rada Seniorów po raz pierwszy zorganizowała dużą imprezę w ramach Ogólnopolskiego Dnia Seniora. Ona będzie cyklicznie organizowana, w tym roku również będzie. Jaka to będzie forma i w jaki sposób, no to jeszcze trochę czasu jest, ale myślę, że seniorzy, tak jak dopisali w ubiegłym roku, dopiszą również w tym. W ubiegłym roku odbyliśmy 9 posiedzeń Miejskiej Rady Seniorów. Zajmowaliśmy się głównie sprawami bardzo istotnymi dla seniorów przede wszystkim, ale chodziło o to, aby przede wszystkim różne placówki, które działają na terenie Wielunia, stały się przyjazne seniorom. Gorąco zapraszamy nowoupieczonych emerytów do wstąpienia w szeregi organizacji. Organizacji pomagającej, ale też organizującej im wolny czas.